Sponsorem dzisiejszego filmu jest kryptowaluta Apollo. Apollo jest najszybszą, najbardziej prywatną i najlepszą kryptowalutą do zakupu. Już niebawem znajdą się w pierwszej dwudziestce. Apollo jest najszybszą kryptowalutą na Ziemi. Może osiągnąć prędkość poniżej sekundy. Apollo jest najbardziej bogatą funkcję walutą na Ziemi. Mają więcej funkcji niż jakakolwiek inna waluta. Apollo może być jedną z najbardziej zaawansowanych kryptowalut. Posiada adaptację Chain ID, rewolucyjne maskowanie IP oraz blockchain. Obecnie cena kryptowaluty jest niska i warto w nią zainwestować. Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na kanale FastRap. A w dzisiejszym materiale, bonus RPK skazany na 5 lat więzienia, Kali sprzedaje swoje Audi S8 oraz Kękę i jego książka. Ani nie byłem dobrym ojcem, ani za rap nie brałem się na poważnie. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, abyście nie przegapili kolejnych odcinków. A teraz zapraszam do oglądania. Dziś bonus RPK przekazał swoim fanom smutną informację. Raper poinformował dzisiaj swoich słuchaczy o tym, że 2 września jest zmuszony do stawienia się w zakładzie karnym. Cała ta sytuacja jest pokłosiem wydarzeń, jakie od wielu lat dotykają bonusa. Raper podtrzymuje swoje zdanie o niewinności i zaznacza, że liczy na Sąd Najwyższy oraz interwencję Andrzeja Dudy. Raper był ostatnio gościem Piotra Szatkowskiego w programie Przesłuchanie, emitowanego na kanale YouTube Kryminalna Polska. Przypomnę wam, że raper został skazany na 5,5 roku bezwzględnego więzienia oraz jest zmuszony zapłacić Skarbu Państwa 500 tysięcy złotych. Bonus RPK w rozmowie z dziennikarzem mówi o odwołaniu się od decyzji. Artysta argumentował to m.in. sytuacją rodzinną. Partnerka Bonusa jest obecnie w ciąży, więc zrozumiałe było to, że Olivier chciał być przy narodzinach syna. Sędzia jednak nie zainteresował się tą sprawą, a mecenas Bonusa otrzymał jedynie informację o tym, że sędzia przebywa obecnie na urlopie. Spotykamy się dzisiaj, no niestety nie w takich okolicznościach, jakbyśmy chcieli. Kilka dni temu dostałeś tak zwany bilet. Masz się stawić w areszcie śledczym na ulicy, w zakładzie karnym na ulicy Siupagi 1, czyli tak zwana Białołęka. No tak, dostałem bilet na 2 września. Tak naprawdę odebrałem go parę dni temu, więc można powiedzieć, że miałem 10 dni na to, żeby się przygotować i tak naprawdę pozamykać wszystkie sprawy, że mam 10 dni, no teraz to już się ten czas troszeczkę skrócił. Tak, zostało kilka dni. No, mniemam, że to jest chyba ostatni twój wywiad lub jeden z ostatnich. No tak niestety to wygląda. Oprócz tego dostałem też 2 wezwania do zapłaty, zapłaty grzywny i tego przypadku mienia, na co sąd mi dał 30 dni. Co jest ciekawe, ja jak tylko wyrok się uprawomocnił, wspólnie z moimi mecenasami, po prostu napisaliśmy pisma do sądu o wstrzymanie kary do momentu rozpoznania wniosku o odroczenie kary, tak? No bo kto tam śledzi moją jakąś tam historię. Całe szczęście udało mi się płytę zamknąć. Tak naprawdę w ciągu 2 dni już odbieram ostateczny master, okładkę już mam przygotowaną. Płyta idzie do tłoczni i premiera jest zapowiedziana na 4 października. Wszystko pójdzie zgodnie z planem. Czyli możemy tutaj uspokoić twoich fanów, że ta płyta... Tak, płyta będzie Bloków Rezydent 4 października 2019. No, możecie zamówić już preorder na www.bonusrpk.pl. Co też ja na preorderze mam oczywiście większe pieniądze zarabiam, więc jeżeli będziecie mieli gest i chcecie mnie w jakikolwiek sposób wesprzeć, no to zamawiajcie preorder. Na pewno znacie legendarny samochód Kaliego z charakterystyczną rejestracją S8 KGM. Jak się okazuje, auto jest obecnie wystawione na aukcję. Cena? Jedyne 199 tysięcy złotych. Kali sprzedaje swój samochód. Audi rapera trafiło wczoraj na aukcję internetową. Audi S8 miało okazję wystąpić nawet w kilku teledyskach Kaliego. Mój ziomek czy 30 KMH. To największe liczbowo klipy, na których pojawił się samochód. Samochód został przekazany firmie DWD Cars, która specjalizuje się w wynajmie aut. Sam sprzedawca pisze o byłym aucie artysty. Mam do zaoferowania najbardziej znane w Polsce Audi S8 KGM, którym jeździł w trasy koncertowe Marcin Kali Gutkowski ze swoją ekipą Gandzie Mafia. Premiera książki to nie jest hip-hop. Rozmowy 2 zbliża się wielkimi krokami. Niedawno poznaliśmy już wszystkich rozmówców projektu. Jednym z nich został Kękę, który opowiadał w książce m.in. o swoim problemie alkoholowym, z którym borykał się przez lata. Fragment rozmowy z radomskim twórcą został udostępniony na portalu noise.pl. Raper wspomina tam o grubej degradacji, która tyczy się właśnie wspomnianego problemu z alkoholem. Prowadzący rozmowę dopytali, o co dokładniej chodziło. Kękę odpowiedział: trzeba by znać wszystkie mechanizmy stojące za chorobą alkoholową. Zaprzeczanie, umniejszenie, upiększenie wspomnień. Dopiero kiedy alkoholik przestanie pić, może sobie coś uświadomić.
Jak wszyscy doskonale wiemy, Kękę uparł się z tym nałogiem i na próżno już teraz szukać problemów związanych z alkoholem. W pierwszym singlu promującym nadchodzący album, Mr. Kękę, raper zarzuca nawet niektórym osobom komentarzu typu "Wolałem Kękę, gdy pił". A w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeżeli się on Wam spodobał, to zostawcie suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. I zostawcie łapkę w górę. Jeszcze na samym końcu chciałbym Was zaprosić na film kanału Obstawiamy, gdzie dowiecie się dosłownie wszystkiego o zakładach buchmacherskich. Wpadajcie, bo naprawdę warto. My natomiast widzimy się już niebawem. Siemano!